Proszę was bardzo. O wiele łatwiej w ten sposób ominąć nasz most. Przy okazji mogę pozabijać te ścierwojady. Także łatwo ich tutaj ominąłem. No, jak to się robi? Witajcie moi drodzy, jestem Lucika, a to przed wami kolejny odcinek z serii Zagrałem w Gothic, Świat Skazańców. Okej, także wchodzimy do nowego obozu. No i minęliśmy pierwszą bramę, jakby nas przepuścili. Strażnik ma wyrąbane, pali sobie. Co słychać? Nie najgorzej, ale nie mam już nic do palenia. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Mam przy sobie trochę ziela. Chcesz? Hej, koleś, nie próbuj mnie wykiwać. Bardzo tego nie lubię. Może? No, nie mamy tego ziela. I sobie podpadliśmy już tutaj. Tak się właśnie zdziwiłem. Myślałem, że mam, skoro się pojawiła ta kwestia. Ale jednak nie. Okazało się to nieprawdą. Ogólnie Świat Skazańców wprowadza taką fajną mechanikę, że można wyzywać szkodników na pojedynek. Także nasza postać jest jeszcze za słaba na takie rzeczy, ale myślę, że w nowym obozie, jak porobimy trochę questów, będziemy mogli troszeczkę powalczyć. Chociaż nie wiem, czy teraz, czy może w nieco późniejszym etapie. Ale jesteśmy coraz bliżej właśnie takiego momentu. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? O kurde. O kurde, możemy sobie go urazić albo grzecznie. Spokojnie. Jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Mam już dość tej pacy. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. No dobra. Lepiej się w nic nie pakować. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Musi być jednak ziarno prawdy. Dobra, żeby pokazać tym sukiencem, że nie można mną pomiatać. No taka za mocna kwestia. Dobre pytanie, przemyślę to sobie. Do samoobrony. O, to myślę jest dobra opcja. Do samoobrony. Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Myślisz, że gruchotanie kości pomoże ci wieść spokojne życie? Okej, tutaj jeszcze możemy do niego wrócić. No generalnie nie mamy szans teraz tego zaliczyć. Musimy najpierw z kimś porozmawiać, pogadać, żeby tutaj przejść dalej w tej kwestii. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Czyli tutaj już postać nas namawia do przejścia do nowego obozu. Okej, dobra. Pogadajmy. Czemu ja tutaj zaskoczyłem, nie mam pojęcia. Pogadajmy z Ryżowym Księciem. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Nigdy się nie nauczą. Okej. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Porozmawiaj z Lewusem. Kręci się zwykle na prawo od szopy. A Lewus jest z jednej strony nieznośna postać. Może się dogadamy. A co możesz mi zaoferować? Może? O proszę, mamy tutaj bryłki. Programie do punktów życia 180. Musi być jednak ziarno prawdy. Okej. Ma dużo bryłek rudy, więc to wykorzystam na pewno. Pogadajmy lepiej o czymś. Możemy mu to sprzedać. W tej
światło, uzdrowienie. Ja nie będę z tego korzystać raczej. No, mamy sporo brojek rudy, ale będę cały czas się bogacić właśnie w ten sposób. Będę chciał się bogacić. Okej. Aż tak dużo mięsa nie będę jadł raczej. Okej. Okej, i 150 zaraz nam wyjdzie. Może nawet troszeczkę za dużo, ale dobra, trudno. Teraz strzel shift i prawo klikam. Mi wszystko przeniosło, bardzo fajnie. Dobra. Okej, dobra. Także fajnie. Zarobiłem kolejne bryłki. Za samo mięso. Także fajnie, no w Gotyku akurat to jest trochę niezbalansowane, nawet w tej modyfikacji, że można w łatwy sposób się dorobić. Na samym mięsie, jakbym odblokowywał sobie jeszcze takie umiejętności jak zdzieranie trofeów z tych z bestii różnych, czy z wilka, kły, zęby, czy tam pazury, czy skóra przede wszystkim, no to no dosyć szybko bym się wtedy dorobił, dlatego nie będę raczej w takie umiejętności inwestować, tym bardziej, że na pewnym etapie gra sama na siłę nam to odblokowywuje, żeby zaliczyć dany etap fabularny. To nie było zbyt mądre. My możemy sobie to zbierać, albo możemy iść dalej tą ścieżką, ale zostaniemy zaczepieni przez właśnie pewnego irytującego typka, którego imię zostało wymówione. Dlatego ja nie będę was tym zanudzać. Kto grał w Gotyka, ten wie, o co chodzi. Ja pewnie jeszcze będę robić tego questa także spokojnie. Także o, po prostu zaliczyć sobie etap i expa. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Okej. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lee. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Cholerny. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Okej. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Okej. Generalnie jest taka zależność. W starym obozie mamy kopaczy, tutaj mamy kretów, czyli też ludzie, którzy wydobywają rudę. Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. Okej. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Okej, czyli to jest plan nowego... Do zobaczenia. Uważaj na siebie. To jest plan nowego obozu, czyli zamiast handlować rudą, po prostu ją zbierają w jedno miejsce, a potem będą próbowali z pomocą jej magicznych właściwości wysadzić tą barierę. Okej. Okay. Mamy Homera. Czyżby nawiązanie? Mój to taki? Pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Mamy kolejnego questa, na którego jesteśmy za słabi, ale możemy go przyjąć. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Dobra, dzięki. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał.
Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. No dobrze. Ta bestia, tak jak mówił Homer, jest w tamtym kierunku, za tym wielkim budynkiem. Dalej. A tutaj z kolei ten budynek to jest po prostu taka karczma. I żeby do niej wejść, będziemy musieli albo zapłacić, albo coś wykombinować. I nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku zdążymy, ale na pewno coś będę chciał wykombinować w tej kwestii. Bo jest taki ciekawy quest. W sumie tutaj możemy zaliczyć dwa, albo nawet trzy etapy questów w tej karczmie, więc na pewno będę musiał się tam dostać. Okej, tymczasem tutaj mamy, kolejny tutaj przedstawiciel obozu bractwa. I w sumie skoro jesteśmy tak przy okazji, zapiszmy sobie grę. Pokażę wam, jak możemy sprowokować szkodnika, bo w oryginalnym gotiku tego się nie da zrobić, no chyba że sami go zaatakowaliśmy. Tutaj możemy to zrobić poprzez dialog. Przegrałbyś nawet z bagiennym zielem. A co to ma niby znaczyć? Okej. Walka! Okej. O nie. No niestety nie udało mi się. A szkoda, bo lód ze szkodników jest naprawdę opłacalny na tym etapie. Wiecie co, może spróbuję jeszcze raz. Natomiast jak mi się nie uda, to po prostu to wytnę, żeby was nie zanudzać i przejdziemy dalej. Okej, udało mi się. Teraz możemy wszystko z niego podnieść. Szybko, póki jeszcze nie wstał. Przy okazji mogę jego broń podnieść. Żądło krwiopijcy. Udało mi się to za trzecim podejściem. Miało być dwa podejścia, ale cóż, postanowiłem zrobić do trzech razy sztuka. Jak widzicie, udało mi się. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Nie bez zabaw to nie powinno zbukować questów żadnych. Niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. To się chyba nigdy nie skończy. Podobny motyw jest tutaj z Gothica 2 wzięty akurat. Też tam, żeby dołączyć do najemników, tam też jest gildia najemników, musieliśmy konkretnym członkom spuścić manto, żeby zaskarpić sobie szacunek. Tutaj coś może na tej podobnej zasadzie to działa. Ja się troszeczkę zbugował z pochodnią najwyraźniej. Ten facet krwawi. Dobra, jeszcze temu spróbuję spuścić manto. Ma taki sam zestaw umiejętności i przedmiotów, ale na ekspa wszystko zrobię. Widzę, że chcesz koniecznie dostać w łeb. Okej, o wiele większe obrażenie mu zadałem teraz. Okej, udało mi się. Więc fajnie, bardzo mi to cieszy. I żądło krwiopijcy i mogę to potem sprzedać i się dorobić, także fajnie. W ten sposób można zarobić, jak się ma troszeczkę wprawę w grze. Dobra. Hej, ty. Co? Ja? Tak, chodź no tutaj. No, pogadajmy. Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz, strzeż się go. Okej, dzięki za ostrzeżenie. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? O, to już mamy kolejnego jakby złodzieja. Można się nauczyć wszystkich rzeczy w jednym miejscu. No na przykład w starym obozie to musimy iść do Kravelorna, żeby się nauczyć łucznictwa i skradania się. A u rączki w starym obozie, z którym swoją drogą jeszcze nie gadałem, ale muszę pogadać. Muszę się nauczyć otwierania zamków i tak dalej. Dlatego od tego gościa na razie nie będę się uczyć, bo boję się, że coś może się zbugować. Możemy nauczyć się kradzieży kieszonkowej za 10 punktów, otwieraniu zamków, skradania się za 10 punktów. Nie wiem, czy będę się uczyć skradania. Na pewno by to wpłynęło korzystnie na moją opinię w starym obozie, ale też nie jest jakieś to bardzo wymagane. Ale być może, że będę chciał się tego wyuczyć. Potrzebuję na dobrą sprawę tak z 40 punktów, uwzględniając to skradanie się i otwieranie zamków.
I potem jeszcze kolejne 20 punktów na naukę pierwszego poziomu walki bronią jednoręczną. To się nauczył od Skatiego albo od Korda w nowym obozie, tutaj. I chyba u Korda jest taniej, żeby się tego wyuczyć. Ludzie zawsze gadają. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Z tego co wiem, w nowym obozie możemy się jeszcze wytwarzać zbroję. Ale do tego potrzebowalibyśmy już właśnie nauki wyrobu zbierania trofeów ze zwierząt. No i właśnie też sama ta nauka wytwarzania zbroi. Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Okej. Możemy tego nauczyć się strzelania z łuku. Potrzebuję lepszej zbroi. Potrzebuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. Lares zabiłby mnie, gdyby dowiedział się, że sprzedaję zbroje obce. Nie mam zamiaru się tym przejmować. Okej. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Okej. Z tego co wiem, wilka właśnie możemy tworzyć zbroję. Dla ciebie kilka skór. Ale ja tu żadnych skór nie widzę. Wróć, kiedy już będziesz miał przy sobie coś ciekawego. O, Arkadykus. Okej, okay, dobra. No już raz mieliśmy okazję go słyszeć, więc... Dobra. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Jak mogę zdobyć futra albo skóry? Po drodze do starego obozu natkniesz się w końcu na taką starą chatę. Należy ona do Aidana. Okej. Okay. Nigdy go tam praktycznie nie ma. Z tego co się orientuje, to kręci się często daleko na wschodzie kolonii. On może cię nauczyć, jak ściągać skórę ze zwierząt. Drax i Radford też muszą się gdzieś tam wałęsać. Drax to doświadczony myśliwy i z pewnością podzieli się z tobą swoją wiedzą. A Gestata widziałem ostatniego razu na drodze do wolnej kopalni. Ma tam gdzieś swoje małe obozowisko. A, i z tego co wiem, to ci rabusie w górach też są myśliwymi. Ale to tak tylko gdzieś zasłyszałem. Nie mam pojęcia, ile w tym prawdy. Okej, okay, rabusiów też możemy spotkać w różnych miejscach kolonii. Tylko na razie jesteśmy za nich za słabi. Znaczy, jeden na jeden może bym ich pokonał, tak jak tutaj szkodników, ale... dwóch na jednego to już ciężka walka. Dobra. Nie wiem czemu, ale nie mam tutaj takiej kwestii dialogowej. Może ją pominąłem? Pokaż mi swoje towary. A niech nam pokaże właśnie te swoje towary. Mamy już prawie 500 bryłek. Okej. Okay. Tego tasaka chętnie bym sprzedał. Okej. Okay. I licior. I w sumie to tyle. Nie, może kiedyś spróbujemy wytworzyć zbroję u wilka. O ile coś się odbuguje, nie wiem o co chodzi. Posadźcie, ja spróbuję i wezwać różnych szkodników na pojedynek, tak aby sobie podbić poziom. Gdybym się nauczył tutaj walki bronią jednoręczną u Korda. Siły mam 30 punktów i jeszcze możemy 5 punktów z bocznego questa u Horacego wytrzeć, więc fajnie, fajnie. Jeszcze u kogoś, chyba Bulita, który siedzi o tam mniej więcej. Znaczy nie Bulit. Bulit to jest ten, co nam przywalił w mordę, w twarz na początku gry. Tutaj mamy szkodników. Ze szkodnikami też będzie taka kwestia z booster. Okej. Mógłbym ci pomóc. Musisz przyznać, że ma rację. Jak? Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciało. Nauczę cię akrobatyki. Okej. Okay. I tak po prostu będziemy mogli dalej skakać, nie będzie dzięki tej umiejętności. Ale nie będę tego raczej robić, poradzę sobie bez. Bo i tak co nudniejsze podróże wam wycinam. A jestem cierpliwy człowiek. Ale może kiedyś tego nauczę. Najpierw priorytety, czyli nauka walki bronią jednoręczną, a potem takie rzeczy. Z szkodnikami będzie jeszcze taki quest, że będziemy roznosić bagienne ziele. Tylko będę musiał pogadać jeszcze z tym właśnie facetem od obozu Bractwa. Jeszcze mam tutaj jednego kupca, z tego co pamiętam. O tutaj. Tylko nie wiem, czy w oryginale też można z nim handlować, czy... Chyba można u niego handlować w oryginale. Okej, okay, drobiazgi. Masz jakąś fajną broń? Lepszą od tej mojej obecnej? Nie. A szkoda. A ile policzysz sobie za łuk?
A nie. Pewnie masz rację. Nie mam zamiaru się tym przejmować. To ja zrobię o tak chyba. Jak mnie to nie dotyczy. O. Dobra. Gitar. Pogadaj mi. Uwielbiam handlowanie w gotyku. Z jednej strony jest banalne. Łatwo się tutaj wzbogacić. Na wczesnym etapie gry. Jest to tak satysfakcjonujące, że hej. Dobra, pogadajmy teraz z tobą. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Baal Kagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Dzięki. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie, dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach, może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Okej, dzięki. Kiedyś takie sprawy załatwiały się. Pokaż mi, co masz do zaoferowania, jak sobie życzysz. Okej, czyli makienne ziele, spoko. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Baal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Okej. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Baala Isidro. Wysłałem wiadomość do Kor Kaloma. Odpierdzielił go. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami śniącego. To mnie będzie interesować. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Kor Kalomem i Baal Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? To jest ciekawa droga na zostanie właśnie członkiem obozu bractwa, ten quest. A ja będę na pewno chciał zdobyć zbój. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Rozsądne. To możemy go okłamać, że sprzedaliśmy całe ziele. A tego ziele mamy dosyć sporo. 10 sztuk, okej. Wiedziałem, że będą kłopoty. Aha, tylko 10 sztuk? Okej, dobra. Spoko. I teraz tego... Nie sprałeś, stary. To była uczciwa walka, ale już się skończyła. Okej, fajnie to komentuję. I teraz tak. Mam przy sobie trochę bagiennego ziela. Może chcesz je kupić? Jasne, masz tu 10 bryłek rudy. Zajrzyj do mnie jeszcze, jak będziesz miał tego więcej, dobra? No i tak jeszcze tak z 9 razy będę musiał zrobić, to już wam chyba to daruję. Mam przy sobie... Gdzie? Okej, czyli już wydałem wszystko. Okej, dobra. To teraz pogadajmy z tamtym przedstawicielem obozu bractwa. O, tutaj przy okazji nie zwróciłem uwagi o najważniejszym szczególe, czyli tutaj mamy właśnie ten kopiec rudy za kratami. A właśnie tutaj mamy tą startę, która będzie miała dosyć ogromne znaczenie fabularne w późniejszym etapie rozgrywki. Tymczasem tutaj mamy Kronosa, zdaje się, tak jest. Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę ci pomóc zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Jednakże pohandluję z tobą dopiero wtedy, kiedy dołączysz do naszego kręgu. Nie odsprzedajemy naszych run ludziom z innych obozów. Co mogę dla ciebie zrobić? Bardzo jaka zmiana głosu, ale oczywiście to jest część modyfikacji. O. Mam tu list dla arcymistrza magów ognia. My jesteśmy magami wody.
Magów z kręgu ognia znajdziesz w starym obozie. Ale strażnicy nie chcą mnie wpuścić do zamku. Możesz mi jakoś pomóc? Cóż, co jakiś czas wysyłamy kurierów do naszych braci ze starego obozu. Ale przesyłki powierzamy wyłącznie ludziom Laresa. Od wielu lat jego chłopcy dbają o to, by nasze przesyłki docierały do magów ognia nienaruszone. Okej. Tutaj opcja jest taka, żeby dołączyć do szkodników, czyli do nowego obozu. Wtedy będziemy mogli się... Będziemy mogli dostać się do starego obozu po prostu. Ale ja oczywiście chcę dostać się bezpośrednio do cieni, gdyż tam jest dosyć wiele ciekawych motywów. Moim zdaniem. Najciekawszych. Rozdałem już całe ziele. Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Fajnie, 200 ekspa wpadło. Jako wynagrodzenie? I interesują mnie zwoje. Te zwoje magiczne wydają się całkiem interesujące. Jakie zaklęcia zawierają? Uderzenie wiatru, urok, telekinezę, pirokinezę i sen. Możesz sobie wybrać 3 z nich. Okej, na pewno będę chciał wybrać. Wezmę te zwoje z zaklęciami. Mądra decyzja. Wybierz 3. Będę chciał wybrać na pewno sen. Szczerze mówiąc, z uroku czy z uderzenia wiatru, nie wiem. Telekinezę na pewno. Pirokinezę może być jako atak. 3. Wykorzystaj je rozsądnie. Okej. Okay. No i fajnie. A jeszcze... Na koniec odcinka. O kurde, 800 bryłek. Fajnie, fajnie. Dobra. Gdzie mamy te zaklęcia? O, tutaj. Pogubiłem się. Dobra, ten wydatek mamy 3. My mamy 5. Okej, okay, dobra. Bardzo mnie to cieszy. Bo teraz tak, musimy się tutaj dostać na dach. I tu mamy takiego typka, który by nas zaczepił dialogiem. A ja go wezmę w ten sposób. Nie możesz przepuścić takiej okazji. Okej, zasnął. Rozkoł. Teraz możemy pogadać z Radalersem. Jak się tu dostałeś? Co się dzieje z Rozkoł? Wolał nie próbować mnie powstrzymywać. Czego chcesz? No i zrobiliśmy wrażenie na Laresie. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. Teraz mogę na przykład zadeklarować, że chcę dołączyć do ludzi Laresa, ale ja nie będę tego robić, bo się boję, że potem mi jakiś quest w starym obozie nie pyknie. Oj. Dobra, puścili mnie. Nie wiem, co się odwaliło, ale okej. Okay. Ha! Także fajnie. Łatwy sposób na zarobienie troszeczkę dodatkowego expa. 500 punktów expa do kolejnego poziomu i się nauczę umiejętności walki. No i zatem kurde, ale się jąkam dzisiaj, nie wiem czemu. W następnym odcinku udam się do nowej kopalni, wolnej kopalni, gdzie będą kolejne questy, fajne, ciekawe dosyć, i przy okazji zgarniemy sobie tanią, łatwą zbroję. Ala zbroję. Dzięki której... która nam odlokuje pewne wejście do pewnego pomieszczenia. I bez powodu się tam patrzę. I tutaj też będę miał ciekawe questy w drugiej części obozu, gdzie już mamy najemników. Nie szkodników, ale najemników. Tutaj mamy jednego szkodnika, nie wiem czemu. Ale generalnie to już nas czeka w następnym filmie na moim kanale. Komentował Lucik. Dajcie znać, czy wam się podobało, czy coś muszę zmienić, poprawić. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Hej!